Szanowni, dzień dobry. Chciałem przedyskutować zadanie o statku i kole ratunkowym, o którym rozmawialiśmy przy okazji układów inercjalnych i zasady równoważności Galileusza. Przypomnijmy, że Galileusz, wybitny filozof, fizyk i matematyk, uważany za ojca nowoczesnej nauki, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, zauważył po stuleciach obowiązywania dogmatu sformułowanego przez Arystotelesa w IV wieku przed naszą erą, że zmiana ruchu ciała wymaga przyczyny, a sam ruch jest w pewnym sensie stanem naturalnym, przyrodzonym. To oznacza dokładnie, że jeżeli na ciało nie działa żadna przyczyna zmiany ruchu, albo działają różne przyczyny, ale w taki sposób, że równoważą się wzajemnie, znoszą się wzajemnie, to ciało albo spoczywa, albo porusza się ruchem jednostajnym, to znaczy po prostej, ze stałą szybkością. No i mamy wiele przykładów tej zasady bezwładności. No, na przykład, jeżeli coś leży na stole, no to wprawdzie spoczywa, ale dlatego, że działa na to coś siła grawitacji z jednej strony, no ale z drugiej strony to jest to coś jest podparte przez stół. I dlatego spoczywa. Na przykład no, kopnięta piłka bardzo mocno leci, pomimo że poza tą krótką chwilą, kiedy kopiemy tę piłkę, nie jest w kontakcie z naszą nogą, która mogłaby zapewniać, że ruch trwa. Leci po prostu sama w sobie. Oczywiście po pewnym czasie spadnie, ponieważ działa na nią siła grawitacji. I to też trzeba uwzględnić w rozważaniach. No dobrze, no więc Galileusz też był świadom, że nie w każdym układzie współrzędnych, nie w każdym układzie odniesienia tak będzie. Układ odniesienia, jak pamiętacie, to jest jakiś punkt albo zbiór punktów, względem którego obserwujemy ruch. No, najczęściej sami jesteśmy tym układem odniesienia, bo skoro sami obserwujemy ruch, no i teraz oczywiście może być tak, że my możemy stać na przykład na ulicy i obserwować ruch, a nasz kolega albo koleżanka może jechać na rowerze i też obserwować ruch. Każdy z nas ma swój układ odniesienia. No, w naszym układzie odniesienia na przykład przystanek albo budynki przy ulicy spoczywają, nie ruszają się, natomiast kolega czy koleżanka jadąc na rowerze ze stałą szybkością obserwuje, że poruszają się ze stałą szybkością. No, Galileusz zrozumiał, że wszystkie te, że tych układów takich, w których obowiązuje zasada bezwładności Galileusza, może być nieskończenie wiele, będą różnić się od siebie stałą szybkością, z jaką poruszają się względem siebie, ale zauważył też, że ponieważ żaden z nich nie może być uważany za szczególny, za jakiś wybrany, no to prawa fizyki muszą działać tak samo we wszystkich takich układach. Nazwał te układy układami inercjalnymi. No i żeby pokazać, że to nie jest tylko czysta spekulacja, rozwiązaliśmy zadanie bardzo proste o tym, co się dzieje ze statkiem i kołem ratunkowym. No i przypominam, że to zadanie wyglądało w ten sposób, że mamy statek, który po jeziorze, po gładkiej wodzie, po stojącej wodzie jeziora, porusza się z szybkością 10 km na godzinę. To coś tutaj to jest drzewko. No i rzeczywiście, stojąc pod tym drzewem, obserwujemy, że statek porusza się z szybkością 10 km na godzinę. No i teraz przenosimy się na rzekę. Przenosimy się na rzekę i stoimy przy brzegu. No i mamy sytuację taką, że statek płynie z tą samą siłą maszyn, tyle tylko, że rzeka ma teraz prąd
skierowany w przeciwnym kierunku i szybkość tego prądu wynosi 2 km na godzinę. Po pewnym czasie ze statku spada koło ratunkowe. To czerwone tutaj to jest koło ratunkowe, ale Gapa kapitan nie zauważa to dopiero po jednej godzinie. Zawraca i płynie w ślad za kołem. No i trzeba teraz obliczyć, po jakim czasie dopłynie do koła. No i można to zrobić w układzie odniesienia związanym z brzegiem. W układzie odniesienia związanym z brzegiem, no, mamy sytuację taką, no, statek wprawdzie płynie po wodzie z szybkością 10 km na godzinę, bo z tą samą siłą maszyn, ale woda unosi go w lewo z szybkością 2 km na godzinę, w związku z tym tak naprawdę względem brzegu porusza się w prawo z szybkością 10 minus 2, czyli 8 km na godzinę. No, bardzo dobrze. Natomiast koło ratunkowe płynie razem z wodą, tak? Czyli jego szybkość. Jego szybkość jego prędkość kierowana jest w lewo i wynosi też 2 km na godzinę. Prawda? No to teraz, skoro statek porusza się w prawo z szybkością 8 km na godzinę, to w ciągu godziny zrobi 8 km od tego drzewa, prawda? Jeżeli koło ratunkowe porusza się w lewo z szybkością 2 km na godzinę, to w ciągu godziny zrobi 2 km. No, razem i statek i koło. Statek i koło oddalą się od siebie o 8 km, dodać 2 km, czyli 10 km. No, bardzo dobrze. No a teraz patrzymy, co się będzie działo, kiedy statek zawróci. No, kiedy statek zawróci, to płynie z prądem, prawda? Płynie z prądem, czyli płynie z szybkością 10 km na godzinę względem wody, plus 2 km na godzinę unosi go prąd, czyli to będzie razem 12 km na godzinę. No, powinienem tutaj pewnie zrobić taką sztuczkę, że po pierwsze sprawdzić to do jednej linii. Zaraz to mi się uda. Zaraz to zrobimy. Tak, a po drugie przesunąć to trochę, tak żeby nam nie zaciemniało obrazu. O, tak to przesuniemy. Tak? Tu oczywiście też są kilometry na godzinę, więc dobra, uzupełnimy to, żeby wszystko było pięknie i ładnie. I znowu trzeba zrobić to samo, to znaczy doprowadzić do jednej linii. Bardzo dobrze. I teraz przesunąć to tak, żeby nam nie przeszkadzało, nie zakłócało widoku. O, w ten sposób. No dobrze. Natomiast koło ratunkowe porusza się z szybkością 2 km na godzinę, nadal razem z prądem, prawda? No dobrze, no to teraz co widzimy, tak? Widzimy, że na przykład w ciągu, że względna prędkość koła statku i koła ratunkowego wynosi 12 km na godzinę minus 2 km na godzinę, czyli 10 km na godzinę. Prawda? 12 km na godzinę minus 2 km na godzinę, czyli 10 km na godzinę. No to w takim razie statek nadrobi te 10 km, które odpłyną od koła,
nadrobi te 10 kilometrów dokładnie w ciągu godziny, czyli dokładnie w ciągu takiego samego czasu, w jakim odpływał od koła, zanim Gapa kapitan zorientował się, że zgubił koło. No i popatrzcie, to, że te 2 km na godzinę, że ta szybkość prądu tutaj zginęła nam w ogóle z naszych rozważań, to podpowiada, że istnieje prostsze rozwiązanie w układzie związanym z rzeką. W układzie związanym z wodą z rzeki. No, tak jak poprzednio obserwujemy, że po gładkiej wodzie statek płynie z szybkością 10 km na godzinę. No, ale teraz wyobrażamy sobie, że jesteśmy na wodzie, na łódce, która znajduje się na wodzie, unosi się razem z tą wodą i na rzece jest gęsta mgła, nie widać brzegów. Nie widać brzegów i my w związku z tym nie wiemy, czy tak naprawdę poruszamy się względem brzegów, czy nie. Czy rzeka ma prąd względem brzegów, czy nie. Ta informacja, tak jak zasugerowałem powyżej, tak, ona zniknęła, szybkość prądu zniknęła z ostatecznego rozwiązania. Ta informacja jest pewnie zupełnie niepotrzebna. No bo rzeczywiście, statek płynie sobie po wodzie, jeśli jesteśmy na łódce i obserwujemy to z łódki, to statek płynie względem nas szybkością 10 km na godzinę, no bo my stoimy razem z wodą, a statek płynie względem wody z szybkością 10 km na godzinę. To, że ta woda i statek i my poruszamy się względem brzegów, które są gdzieś tam niewidoczne w lewo, z jakąś szybkością, nie ma tutaj dla tych rozważań żadnego znaczenia. No to jeżeli tak, no to oczywiście statek zgubił koło ratunkowe i odpłynął przez godzinę, zrobił 10 km, no, po czym zawrócił, a koło ratunkowe, jak wpadło do wody, to stało względem wody, prawda? Koło ratunkowe, jak wpadło do wody, to poruszało się razem z wodą. W związku z tym, jeżeli my na łódce siedzimy i obserwujemy to, na łódce, która także porusza się razem z wodą, w układzie odniesienia związanym z wodą w rzece, to także widzimy, że koło ratunkowe stoi, tylko statek odpływa szybkością 10 km na godzinę. No i zawrócił po godzinie, tu przez godzinę przepłynął 10 km, zawrócił i miał do przepłynięcia 10 km, więc zajęło mu to też godzinę. Jak widzicie, to rozwiązanie jest może mniej intuicyjne. Trzeba się troszeczkę zastanowić. Bardzo często tak jest. Czasem nie potrafimy się uwolnić od tego poczucia, że przecież prąd, że przecież... Nie, nie. Prąd ma znaczenie tylko wtedy, jeżeli... Szybkość prądu ma znaczenie tylko wtedy, jeśli obserwujemy to w układzie związanym z brzegiem. Siedzimy sobie pod tym drzewkiem i obserwujemy, co się dzieje. Natomiast jeżeli płyniemy na łódce, unosimy się na łódce, nie wiosłujemy, unosimy, dajemy się unosić wodzie na łódce i obserwujemy to, co się dzieje, to szybkość prądu, która jest szybkością ruchu wody względem brzegu, nie ma tu żadnego znaczenia. Widać, że nie ma żadnego znaczenia, to znaczy ta odpowiedź będzie taka sama, niezależnie od tego, jaka duża jest ta szybkość prądu. Widać, że przez odpowiedni wybór układów współrzędnych można rozwiązanie znacznie uprościć, w tym sensie, że można się tutaj pozbyć tych wszystkich rozważań dotyczących względnej szybkości, z jaką poruszała się na przykład statek względem brzegu. Bo to dla rozwiązania tego zadania nie ma żadnego znaczenia. Dziękuję bardzo.